Tak, słoneczne dni musimy chronić nasze zwierzęta przed upałami, szczególnie tutaj dotyczy to psów, bo koty sobie radzą, znajdują sobie cień. Musimy pamiętać o nich, kiedy zostawiamy je w samochodach, żeby ich nie zostawiać, bo samochody się szybko grzeją i szybko psy mogą dostać udaru słonecznego. Nie zostawiamy ich również pod metalowymi zadaszeniami, ponieważ blacha szybko się nagrzewa i również grozi to udarem słonecznym. Psy muszą mieć stały dostęp do wody, nie może to być woda o temperaturze lodowatej prosto z kranu, musi być to temperatura pokojowa, ponieważ w takie upały taka znaczna różnica temperatur grozi niestety zapaleniem gardła i górnych dróg oddechowych. W momencie, gdy stwierdzamy u psa objawy udaru cieplnego, czyli szybkie dyszenie, przyspieszoną akcję serca, psy są nieświadome, musimy je schłodzić wodą, nie polewamy wodą nagle zimną, lodowatą, tylko moczymy ręczniki i robimy zimne okłady i w trybie natychmiastowym musimy pojechać z nimi do lekarza weterynarii najbliższego.